Jesteśmy teraz tutaj na farmie awokado, która nazywa się Ojade Dar, czyli zagłębienie dobroci, czyli wszystko to, co dobre, pochodzi z tego tutaj dołka. Bardzo się... Wymyśliłeś tą nazwę? Nie. To jest bardzo stara nazwa. Najstarsze mapy pokazują, że to się nazywa Ojade Dar, tylko to jest bardzo trudne do przetłumaczenia, bo jest to takie... Zagłębie dobroci. Wszystko to, co dobre, pochodzi stąd. I tutaj mamy nasz sad. I tutaj mamy nasz największy projekt na El Hierro. I chciałem Ci to teraz pokazać. Hej, zapraszam. Okej, to czy mógłbyś nam wyjaśnić, czym się tutaj zajmujesz? Pewnie. Jesteśmy teraz na, jak powiedziałem, na fince Ojade Dar, która jest naszym sadem i chyba największym projektem, który robię na El Hierro. Projekt zaczął się już prawie 2 lata temu od zakupu tej tutaj działki, co widzicie w granicach tych drzew. Te drzewa to gatunek tutaj rodzimy, nazywa się Aja. Jedno z tych drzew, które pobiera wodę z powietrza i daje ją do ziemi. I projekt zrodził się w mojej głowie po tym, jak zobaczyłem po raz pierwszy tą finkę i zobaczyłem człowieka tak naprawdę, który włożył tutaj całe życie. Ten pan miał już prawie 88 lat, już nie mógł tego robić na co dzień. Finka ta wymaga sporo pracy. Ja pomyślałem, okej, to może być ten projekt, który jakby odmieni wszystko na El Hierro i cały mój wkład w tym, co ja robię na tej planecie. Ale projekt nie zaczął się tylko od tego. Ja sobie pomyślałem, okej, ten projekt tylko będzie miał sens, jak zdobędziemy te dwie góry, te dwa wulkany tak naprawdę, które kiedyś i jeszcze 100 lat temu były pięknym lasem. I pomyślałem tak, jeśli mamy coś zrobić, to tylko dużego, weźmy i odnówmy tutaj las na tych górach. Oddajmy tym górkom wspaniałą zieleń lasu, a tak naprawdę ten las pomoże później nas w naszym sadzie, tak? I w jaki sposób ten las miałby wspomóc? Jesteśmy tutaj na wysokości prawie 1000 metrów. 1000 metrów to wystarcza. Dzisiaj przepiękna pogoda, ale byłeś tu, Paweł, przez kilka dni widziałeś, że potrafi tu być bardzo nieprzyjemnie, zimno, pochmurnie i deszczowo. I tak jest też bardzo często tutaj rano, tak? Czyli rano chmury praktycznie pokrywają cały czas tą farmę i las działa jak tak naprawdę łapacz chmur i łapacz wilgoci. Te drzewa to gatunki, które potrafią tą wilgotność z chmury, która przechodzi przez to drzewo, łapać. Możecie zobaczyć, jak wilgotne są liście tego drzewa. To nie jest deszcz. Ta wilgoć, która tu jest, ta rosa, to jest tylko przez to, że chmura przez nią przechodziła, tak? Czyli widzimy, że kondensuje się na tych liściach i po tych łodyżkach, tu możecie zobaczyć, jak mokre są te łodygi, po tych łodyżkach bądź bezpośrednio krople spadają w dół, bądź po tych łodyżkach spływają sobie do dołu, przez co około 2-3 metrów spokojnie, jak nie 4-5, dostaje wodę od tych drzew, tak? Jeśli będziemy mieli ten całe dwa wzgórza pokryte lasem, jak było kiedyś, na pewno to spowolni całą gospodarkę wodną. Tej wody dużo więcej zatrzyma się w glebie, ponieważ te zbocza teraz po prostu spływają. Nie dość, że jest erozja wodna, erozja wieczna. Może teraz tego nie widać, bo jest piękna wiosna i wszystko pokryte zieloną biomasą, ale już w maju, czerwcu, gdzie tej biomasy zabraknie, ta woda będzie tylko spływać, tak? Jeśli cokolwiek tutaj będzie. My chcemy to spowolnić, my chcemy dać i zatrzymać jak najwięcej tej wilgoci w glebie, żeby powolutku oddawała tą wilgoć w czasie roku, żeby można było produkować tutaj wspaniałe drzewa i owocowe,
ale przede wszystkim też awokado, o którym za sekundkę opowiem. I widzisz na przykład tutaj teraz koza by mi się idealnie przydała, żeby mi to wyjadała na łańcuszku, placyk po placyku, tak? Mhm. Placyk po placyku. Nie omieszkamy pokazać ci najpierw naszego super drzewa cytrynowego, rodzącego ponad 200 kg organicznej cytryny rocznie. 200 kg to jedno drzewo, bez grama wody. Bez grama wody, tak? To właśnie pokazuje tą moc tego miejsca i to nie jest jakby nasz wymysł. To znaczy my naszą teorię już nabudowaliśmy na tym, co widzieliśmy. Większość tego sadu ma około 15 lat. To drzewo ma na przykład 10 lat. I widzimy po prostu, co można tutaj zdziałać poprzez ten klimat. 200 kg cytryn bez grama wody, tak? Bez grama też nawozów, tak? Nawet organicznych. Nic tu nie ma, oprócz tego, że w tamtym roku były tu kury przez 9 miesięcy i one sobie na pewno tam nawiozły dookoła tego. Nic innego tutaj nie było. Będziesz żonglował? Tego nie potrafię. Jak to się mówi, nie ma głupich pytań, ale muszę je zadać. Mógłbyś nam opowiedzieć, Michał, czym jest awokado? Pewnie. To drzewo wywodzące się z dwóch krajów tak geograficznie. Najbardziej z Ameryki Środkowej, ale także i z Afryki. Są dwa takie główne odłamy, gdzie awokado było produkowane od samego początku. Aczkolwiek tutaj teraz mówimy o awokado jako odmianie czysto komercyjnej. Jest to odmiana Hass albo Beacon. Jest to drzewo owocowe, ale bardzo często ludzie mówią, że jest to prawie że jak warzywo. Z uwagi na to, że nie jest słodkie, że zresztą wiele osób nawet nie wie, jak awokado rośnie, dlatego chyba fajnie pokazać, że jest to drzewo, które normalnie na długim bardzo ogonku ma swój owoc. Tutaj w tym wypadku są to drzewa już to akurat około 15-letnie, ale produkowane totalnie za pomocą Water Sustainability Method, czyli metody z bardzo zrównoważonym zużyciem wody. Co to oznacza? Awokado to roślina, to drzewo, które wymaga ogromnej ilości wody. Jedno takie drzewo w normalnej, komercyjnej produkcji, czyli mówimy tutaj o produkcji w Kalifornii, czy w Peru, czy w Meksyku, gdzie są największe plantacje awokado. Jedno takie drzewo to od 20 do 50 tysięcy litrów. To jest ogromna ilość wody, tak? Ile takie drzewo jest w stanie wyprodukować? Jest może nawet w stanie wyprodukować nawet do 1000 awokado, tak? Ale wtedy mówimy, że to jest dobre 50 tysięcy litrów wody, tak? Ogromne, ogromne zużycie. Co jest ważne? Nasze awokado są produkowane z około 700 litrów wody podlewanej, tylko łapanej z deszczu i z łapacza chmur, który mamy zainstalowany u góry. I obliczyliśmy, że jakieś 800 litrów wody jest tutaj dostarczane za pomocą bezpośrednio deszczu, czy za pomocą tych drzew dookoła AI, które otaczają całą farmę. Czyli około 1500 litrów na drzewo przypada tutaj na tej farmie, czyli gdzieś 20 razy mniej niż w komercyjnej produkcji, tak? Nie mamy tutaj wody żadnej kanalizacyjnej, żadnej wody czystej, bieżącej, ani nawet farmerskiej do irygacji. Czyli woda, którą tutaj mamy, to tylko woda z deszczu, z chmur wyłapanych przez drzewa i z chmur wyłapanych przez łapacz chmur. Jak dużo drzew awokado jest na tej farmie? Więc na tej farmie mamy 34 drzewa awokado, z czego 25 jest powyżej 10 lat
i reszta to są takie drzewa właśnie 5-6-letnie i kilka za tobą i zaraz ci pokażę tam następne, kilka młodych posadzonych w zeszłym roku dopiero albo będą naszczepiane, albo już są naszczepione w tamtym roku. Te awokado już są przepięknie dojrzałe. Organiczne awokado, tak jak my robimy, czyli ekologiczne, nigdy nie będzie miało większego przyrostu. Myślę, że taka wielkość awokado to jest optymalna tutaj. Jest to związane właśnie z ilością wody dostępnej, a także z ilością nawozów. My oczywiście nawozimy to tylko organicznie, więc bardzo ciężko jest dostarczyć azot, który ta roślina, to drzewo bardzo dużo potrzebuje w formie organicznej. Czy to nawozy kurze, owcze, kozie zawierają bardzo dużo fosforu, potasu, ale niestety bardzo niewielką ilość azotu, który to drzewo potrzebuje. Okej. Okay. A czy jest możliwa produkcja awokado na taką komercyjną, szeroką skalę właśnie w sposób organiczny? W sposób organiczny jak najbardziej. Oczywiście te awokado są dużo droższe, ale jest to możliwe. Problem polega na tym, że ten sad awokado jest chyba jedynym, jaki ja znam, który produkuje to awokado ze zrównoważoną gospodarką wodną, tak? Czyli z tak małą ilością wody. Tutaj ci mogę pokazać coś niesamowitego. Na przykład już widać tegoroczne małe awokado, które zaraz po zapyleniu pięknie nam się tutaj obrodziło. Co mogę ci tutaj pokazać też z przybliżenia, to ten malutki kwiat awokado. Ten kwiatostan jest dosyć duży. I teoretycznie na komercyjnym drzewie każdy z tych kwiatków ma potencjał i szansę wyprodukować awokado. Czyli widzimy, że ta gałązka może nam dać z 40-50 awokado, co oczywiście przy naszym sposobie zrównoważonej gospodarki wodnej będzie niemożliwe i sporo tych małych awokado niestety nam opadnie, bo będzie wiedziało, że nie jesteśmy w stanie dostarczyć jej wystarczającej liczby ilości wody, tak? Co ja chciałem pokazać tutaj jedną z tych rzeczy, która przyczyniła się znacząco do poprawy tych warunków wodnych, to nasze ściółkowanie. I my ściółkujemy tutaj tą farmę za pomocą różnych technik. Tu mamy taką technikę czysto gałęziową, czyli gałęzie, które odcinamy przede wszystkim z tych drzew dookoła fienki, z tych drzew aja. Używamy je do ściółkowania. Bardzo grubo je wykładamy. Oczywiście tam jest dalej miejsce do tego, żeby woda sobie spokojnie tam spłynęła, ale zabezpieczamy tak naprawdę tą warstwę 1,5-2-metrową, czyli tak jak jest korona całego drzewa, przed tym, żeby słońce bezpośrednio nam nie uderzało w ziemię, czyli żebyśmy zniwelowali to parowanie od ziemi. Szczególnie w tych okresach, gdzie my podlewamy tą bardzo niewielką ilością wody te drzewa. Stosujemy technikę z gałęźmi, bądź technikę, tutaj widzicie, do pokazania, stare palety drewniane, ale naprawdę stare, prawie że rozkładających się. Bardzo fajna technika, ponieważ ona wytwarza taką poduszkę powietrzną. My te palety przykrywamy dokładnie jeszcze raz mulczem z miskanta, tym samym miskantem, który pokazywałem Wam poprzednio, który krzyżujemy. Po ścięciu na zimę my go rozdrabniamy i przykrywamy czy to te gałęzie, czy to bezpośrednio te palety. Na przykład tutaj są gałęzie, tutaj są palety i gałęzie, inne jak tutaj. Ściółkowane były 2 lata temu 10-centymetrową warstwą pociętych resztek z winorośli, z cięcia winogron. Biznes winny jest bardzo dużym biznesem na El Hierro i zobacz tylko, jak się 10 centymetrów rozłożyło do praktycznie, nie wiem, jednego centymetra wspaniałego, bardzo organicznego
kompostu. I zobacz tylko tutaj, pierwsza garść, piękna dżownica. Więc żyje. Więc żyje, dokładnie. Tak naprawdę to jest cała takie, cała kwintesencja tego, co tutaj robimy. Zaczęliśmy od dołu, zaczęliśmy od tego, żeby ziemia, gleba była zdrowa. I dopiero teraz możemy zacząć myśleć o tym, żeby nam pomogła produkować coś, a nie na odwrót, tak? Jedna z bardzo istotnych rzeczy, która jest warta też pokazania, to, że to, co ja mówię, nie jest tylko robione na wyczucie, ale także jest poparte badaniami. Na przykład tutaj mamy bardzo wysokiej jakości sensory glebowe do badania wilgotności. Te sensory pomagają nam zrozumieć dokładnie to, jak ta wilgotność jest tracona w czasie bardzo ciepłych dni, ile przytrzymuje się ta wilgoć w glebie i jak różnego rodzaju ściółkowanie wpływa na utrzymanie wilgotności przy drzewie. Ta farma tak naprawdę na dzień dzisiejszy to jest wielki eksperyment, wielki znak zapytania dalej. My próbujemy połączyć wiedzę naukową z tym, co się dzieje w zakresie zmian klimatu. My chcemy nauczyć się, spróbować wybudować system, który pomoże nam, tak naprawdę pomoże następnym generacjom naszych dzieci i wnuków w produkcji, bardzo zrównoważonej produkcji, także sadownictwa, czyli nie tylko awokado, ale i gruż, jabłoni i tak dalej, poprzez zintegrowanie tego modelu leśno-sadowniczego w jeden model, tak? To nie jest łatwe, to jest dalej etap prób, które bardzo dużo nas kosztują. Więc jeśli pytasz o cele, to my chcemy jak najszybciej się nauczyć. Nie wiemy, czy to się da zrobić jeszcze w kolejne dwa sezony, że będziemy wiedzieć, czy jest to możliwe, czy jest to niemożliwe. Może się okazać, że produkcja awokado z tak ograniczoną liczbą, ilością wody jest praktycznie niemożliwa powyżej tego, co produkujemy teraz. A teraz produkujemy jakieś 20-30 kg tylko z drzewa. Czyli bardzo mało, tak? W porównaniu z komercyjnymi 1500 kg z jednego drzewa, albo przynajmniej 300 kg z jednego drzewa, to jest nic, tak? Więc co my tutaj chcemy osiągnąć, to się nauczyć tego, czy jest to możliwe, zobaczyć, czy poprzez zastosowanie tych wszystkich innowacyjnych rozwiązań jesteśmy w stanie po prostu zmienić to myślenie, zmienić standardy produkcji awokado. Jest to wspaniały owoc, który praktycznie wszyscy kochamy, ale prawie nikt z nas nie zadaje sobie tego pytania, czy jest to dobre dla naszego klimatu. Wszyscy myślą tylko, jak dobre jest to dla ciebie, a niestety dla klimatu jest to zabójcze. W Peru, w Kalifornii ogromne susze są powodowane przez użycia wody, czy to pitnej, czy to deszczowej, wyłapywanej z rzek, albo transportowanej za pomocą systemów irygacyjnych na te plantacje. W Peru tracono chyba z 2 czy 3 rzeki poprzez bardzo intensywną uprawę awokado i my chcemy to zmienić. My chcemy pokazać ludziom, że można to awokado produkować w inny sposób, dużo bardziej zrównoważony. To jest nasz główny cel, żeby pokazać tym przyszłym generacjom to, że można. Super.